Do niedawna działania niepożądane po stosowaniu leków i szczepionek zgłaszał lekarz. Od listopada 2013 roku pacjent może to robić sam, bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Z tym, że ta możliwość istnieje przy zgłoszeniu działań niepożądanych różnych leków, które stosuje się i w celach leczniczych, i w celach profilaktycznych, i w celach diagnostycznych. Za działanie niepożądane uznajemy każdą nieprzyjemną, niepokojącą lub szkodliwą reakcję, która pojawiła się w trakcie stosowania leku czy szczepionki. Myślimy, że możliwość zgłaszania samodzielnego poprawi, nie chodzi o statystyki, ale poprawi naszą znajomość działań leków. Aby zgłosić działanie niepożądane, należy wejść na stronę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, a tam wypełnić prosty formularz. Zgłaszanie działań niepożądanych przez pacjentów i zgłaszanie działań niepożądanych przez fachowy personel służby zdrowia, tak jak to było dotychczas, jest uzupełniające się, czyli pozyskujemy nową wiedzę o lekach, o działaniach niepożądanych leków. Decyzję tę podjęto na podstawie badań pilotażowych przeprowadzonych w innych krajach. Okazało się, że w ten sposób można zdobyć większą wiedzę na temat leku niż do tej pory. Zgłoszenia są analizowane tak pod względem przyczynowo-skutkowym, a więc staramy się ustalić, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między stosowaniem danego leku, w tym także szczepionki, a wystąpieniem działania niepożądanego. Rocznie w kraju, w zależności od roku, ale to jest powyżej 1000 takich odczynów, natomiast na poziomie województwa, tak jak u nas, jest między 100 a 100 kilkadziesiąt. Jeśli tych zgłoszeń zbiera się dużo, oznacza, że bezpieczeństwo leku jest mniejsze niż jego skuteczność, czyli ta równowaga jest naruszona w stronę braku bezpieczeństwa. Wtedy lek może zostać nawet wyrejestrowany, czyli wtedy wycofujemy lek z obrotu.